kierowcy zaś będą świętować i manifestować. Dla środowisk patriotycznych o wiele ważniejszym wydarzeniem niż okrągłostołowe wybory są strajki robotników z 1980 roku. Kręgi prawicowe szukają silnego związku z tradycją II Rzeczpospolitej, czcząc bohaterów polskiego państwa podziemnego, żołnierzy niezłomnych itd. Dla godowców ważnym jest świętowanie symboli, które w jakiejś mierze łączą tradycję PRL z III RP. Stąd pomysł, by w sobotnim marszu opozycji pojawili się prezydenci po okrągłostołowi Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że przynajmniej jeden z nich wywodzi się wprost z tradycji PZPR. Walka w Polsce ma wymiar polityczny, ale i mocno ideowy. W tej walce symbole mają również wielkie znaczenie. Aby przewartościować, odkłamać polską historię, trzeba sporo determinacji i czasu. Nie należy godzić się na historyczny relatywizm, na detalizowanie dziedzictwa zbrodniczego komunizmu, tak mocno promowany przez kręgi lewicowo-liberalne w Polsce. Szczęść Boże! Bóg zapłać, mówił pan profesor Mieczysław Ryba. I przed nami jeszcze jedna wypowiedź, pan doktor Zbigniew Hałat. Szczęść Boże! W nawiązaniu do felietonu sprzed 2 tygodni, dzisiaj przeczytam państwu list otwarty do sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, doktora Jarosława Pinkasa. Warszawa 2 czerwca 2016 roku. Pan doktor nauk medycznych Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Szanowny panie ministrze, na zaproszenie pani profesor doktor habilitowany nauk medycznych Alicji Chybickiej, członkini sejmowego klubu Platformy Obywatelskiej, w połowie maja przybył pan do Wrocławia, aby wziąć udział w spotkaniu studyjnym przedstawicieli Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentarnego Zespołu do Spraw Dzieci. Zamieszczona na stronie internetowej Senatu RP notatka z wyjazdowego posiedzenia zespołu 16 maja 2016 roku głosi m.in. co następuje. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że problemem jest niski poziom rodzących się dzieci, co nie oznacza, że maleje liczba dzieci chorujących na raka czy inne choroby przewlekłe i rzadkie. Wielkim sukcesem w profilaktyce leczenia dzieci jest wprowadzenie od 2017 roku do kalendarza szczepień szczepionki przeciwko pneumokokom. Gazeta Wyborcza cytuje taką oto wypowiedź pana ministra. Przemyt niezdrowego jedzenia w tornistrach do szkoły musi się skończyć. Całkowity zakaz słodkich produktów był przesadą. Dlatego wprowadzimy ciasteczka, tak zwane radziwiłówki, od nazwiska ministra zdrowia, które będą mieć mniej cukru i soli. Obecnego na spotkaniu reportera Dolnośląskiej Rozgłośni Radio Wrocław jednak zaalarmował inny problem niż niski poziom rodzących się dzieci czy przemyt niezdrowego jedzenia w tornistrach do szkoły, który musi się skończyć. Otóż spotkanie miało charakter otwarty i mogli wziąć w nim udział państwo młyńscy, których 9-letniej córeczce nagle odebrał życie zatajony składnik środka spożywczego dopuszczonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym dopuszczonego do obrotu na całym europejskim obszarze gospodarczym z populacją 514 milionów, według oszacowań na 1 stycznia 2015 roku. Pani Małgorzata Młyńska, płacząc z nieutulonego bólu po utracie dziecka, powiedziała do mikrofonu: jesteśmy zmęczeni ciągłym uciekaniem przed zagrożeniami, jakie czyhają na alergiczne dziecko, jakie czyhają na alergiczną rodzinę. Te emocje są ciągle świeże. Nie da się zapomnieć śmierci własnego dziecka. Nie chcemy, żeby ten dramat spotkał kogokolwiek. Transkrypt radiowej wypowiedzi pana ministra z 16 maja bieżącego roku jest następujący. Wysłuchałem dramatyczne historii, jestem poruszony tą sprawą. Niezwykłe jest to, że ta mama walczy o inne dzieci.
To oczywiście absolutnie jest obowiązek resortu zdrowia, ale także resortu rolnictwa, żeby tym problemem się zająć. To jest bardzo skomplikowany projekt do wprowadzenia, ponieważ ja wiem, że niestety istnieje lobby żywieniowe i mówię o tym absolutnie świadomie. Pewnie są jakieś uciążliwości technologiczne, ale myślę, że należy także sprawę zbadać, bo ja podejrzewam, że nie jest to jedyna śmierć związana z tego typu działaniem. Ja muszę powiedzieć, że zainspiruję szefów i Sejmowej Komisji Zdrowia, i Sejmowej Komisji Rolnictwa, żeby pochylić się nad tym problemem, bo nie można uciekać od ludzkich dramatów. Jesteśmy po to, żeby takie sprawy rozwiązywać. Także jedno, co mogę obiecać, że natychmiast po powrocie do Warszawy sprawą się zajmę, aczkolwiek, jak mówię, to nie są sprawy proste do rozwiązania, ale po to jesteśmy, aby się takimi sprawami zająć, powiedział pan minister Pinkas. Celem niniejszego listu otwartego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie co do skutków wrocławskiej deklaracji pana ministra. Każda odpowiedź będzie upubliczniona bez zbędnej zwłoki. Podpisał dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów. Słuchacze Radia Maryja i państwa bliskich, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że 17 maja minęła już 1/8 rządów Zjednoczonej Prawicy w tej kadencji, pozdrawia dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog. Z Panem Bogiem! I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa do pozostania z Radiem Maryja. Nadajemy w dalszym ciągu, oczywiście po godzinie 3:00, a na tę noc, na pierwszą sobotę miesiąca, na ten czas, który przed nami, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości pokoju Chrystusa. Dobranoc.